Dzień dobry po imprezie wszystkim. Witam wszystkich przestępców tej jaskini hazardu nielegalnego, jak ojciec dyrektor przed chwilą nam zakomunikował. Przestępca, który stoi przed nami, nazywa się Krzysztof Leszczyński. Z dowodu wynika, że mam 44, a nawet jeszcze pół roku, więc myślę, że niewiele osób tutaj może dać więcej. Porozmawiamy sobie o zabezpieczaniu komputerów fizycznych. Jak należy zabezpieczać komputer? O zabezpieczaniu sieciowym mówiono na tych konferencjach wiele razy, jeszcze wiele razy i w ogóle i wiadomo, że się sieciowo komputera w zasadzie nie zabezpieczy, a jak nawet się komuś wydaje, że zabezpieczył, no to weźmie laptopa na jesień albo kiedyś pingwinami, a okazuje, że wcale nie był zabezpieczony, bo się tam trafują. Natomiast co się stanie, jeżeli... muszę sobie myszką przyjechać, która... Komputer nam można ukraść. Wobec tego należy nie dopuszczać do tego, żeby komputer został skradziony. No i oczywiście w przypadku komputerów stacjonarnych można wymyślać takie metody, jak takie są fajne łańcuszki, którymi sobie można przyczepić nawet ta kłódeczka oliwy jest opatentowana i żeby nam nie ukradli komputera, to musimy najpierw zapłacić jakiejś firmie, żeby nam pozwoliła założyć tą magiczną kłódeczkę. A czy przyznacie, że w przypadku laptopów takie zabezpieczenie jest dość uciążliwe. Poza tym nie zawsze będzie działać. Co się stanie, jeżeli komputer zostanie nam ukradziony przez dowolnego złodzieja? Będziemy mieć dużo szczęścia, jeżeli szanowny pan złodziej lub pani złodziejka, żeby nikogo nie dyskryminować, po prostu nam sformatuje dysk i sprzeda tam na jakiejś jednej z giełd. No to straciliśmy sprzęt, ale no mój na przykład jest już 5-letni, więc ja znowu bardzo płakać o nim nie będę. Natomiast ja osobiście bym płakał po swoich danych, a konkretnie nie po ich braku, tylko po tym, żeby się dostały w niepowołane ręce. Na tej sali nie muszę tłumaczyć, jakie niebezpieczeństwa wywołuje zabranie na naszego kropka Firefox albo kropka config Chrome. W każdym razie nawet w przypadku niektórych banków byłoby niefajnie, gdyby mieli nasze cookies, bo już nie będę wymieniał nazwy banku, ponieważ jesteśmy nagrywani. Ale ci, którzy byli na Secure 4 lata temu bodajże, to może pamiętają, że był taki bank zielony, trzyliterowy, połączył się z innym bankiem trzyliterowym, który twierdził, że jeżeli sesja jest zapisana w pliku cookie, to jest bardzo dobre zabezpieczenie, no bo w końcu nikt cookie tak nie rozdaje znowu. A cookie było ważne w tym banku, o ile dobrze pamiętam, to musiałbym po czego spytać, ale chyba było 7 dni ważne. Oczywiście w banku to cookie było jeszcze zabezpieczone hasłem, tylko że hasło było po pierwsze odczytywane z samego pliku cookie, znaczy nie było odczytywane, było 8-cyfrowe.
było 8 cyferek i te 8 cyferek należało 10 do 8 razy wykonać SK1 na pliku i w końcu się jakiś PIN-kod znalazło. Więc to tyle, jeżeli chodzi o zabezpieczanie banków. W każdym razie, jeżeli mamy bank, to być może włamywacze już wiedzą, co naszym plikiem cookie zrobić. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ w tej chwili w tej chwili to przesadzam od jakichś 15 lat. Jeżeli ukradniemy komputer komuś, to niesiemy go na wolumen do Warszawy. Tam jest taki pan, który bierze nam dysk i zupełnie uczciwie mówi, co z tego dysku możemy wyciągnąć i jak. Ukradniemy komputer klientowi, który ma tam coś ciekawego, jakieś numery kart kredytowych z dodatkowymi zabezpieczeniami, no to nam płaci ileś tam. Generalnie tak do 500 można wyciągnąć. Dlatego jest to kwota, która jest często większa od kwoty, którą złodziej dostanie u pasera za komputer. Więc jeżeli komputer zostanie ukradziony, raczej zostanie przemielony u tego pana na wolumenie bądź jego odpowiednika w innym mieście. Nawet jeżeli nasz laptop się znajdzie na jakimś torencie, no to mamy jakieś Facebooki, nie Facebooki, szantaże i inne radości. No i ostatnia rzecz. Jak zanim nam ukradną komputer, to zrobiliśmy backup, prawda? Wszyscy robią backup. Tak, backup nie powinien być na pendrive wsadzonym do komputera na przykład, albo na dysku, który nosimy razem z komputerem w danej torbie. Ja spędziliśmy bardzo miłe 2 tygodnie w Turcji. A w Turcji spędziliśmy miłe 2 tygodnie dlatego, że 4 dnia bodajże dysk dokładnie w tym laptopie powiedział, że on już generalnie się dalej kręcić nie będzie. Na szczęście backup miałem, jak tu się pochwalę, dokładnie z dnia wylotu. No dobrze, może z wieczoru poprzedzający godzin wylotu. Więc byłem w zasadzie w miarę spokojny. Przyjechaliśmy do Polski. No dysk był w zasadzie do śmieci, ale o tym zaraz jeszcze powiem. Natomiast no, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie drugi dysk. Ten dysk, po zainstalowaniu systemu, wszystko fajnie, pochodził około tygodnia i się spalił. Już miałem większy problem, ponieważ po odbackupowaniu tamtego systemu jeszcze nie zacząłem robić backupów, więc miałem jakieś 3 dni obsługi, no ale trudno, akurat większość rzeczy miałem w Dropboxie, więc wielkiego bólu nie było. No, ale dysk był na gwarancji, więc go oddałem. Nowy dysk, który mam nadzieję, że podczas tej prezentacji nie padnie, dostałem mniej więcej 4 dni temu. To jest ilustracja dwóch rzeczy. Po pierwsze backup trzeba robić, a po drugie zarówno dysk mój stary mogę wrzucić w Tesco do puszki z odpadami elektronicznymi bez obawy, że ktoś mi go odczyta, ponieważ go miałem zaszyfrowanego, jak i nowy dysk mogę spokojnie oddać do gwarancji. Co się dzieje z waszym dyskiem, jeżeli go oddajecie do gwarancji? Oczywiście, jak się kupuje dysk, to na warunkach gwarancji jest, że nie odzyskują systemu ani danych. Ale na ogół nie mam napisane, że również nie odpowiadają nijak za to, co się z waszymi danymi stanie. Prawdopodobnie nic się nie stanie, bo dysk wyląduje na wielkiej kupie
dysków, które zostaną użyte w innych celach, na przykład rozmontowane gdzieś w krajach azjatyckich, ale może się zdarzyć, że wyrosły, że te dyski trafią do kogoś, kto te dane będzie próbował z nich odzyskać. Dlatego jednym z punktów zabezpieczenia komputerów jest i danych jest zabezpieczać należy dyski przed oddawaniem ich do gwarancji. Zacząłem pracować zawodowo mniej więcej w roku 91, plus minus jeden rok, nie pamiętam teraz tego dokładnie. I wówczas zacząłem pracować w firmie, która jeszcze wtedy formalnie nie istniała, ale się zawiązywała w Google i Google'ach, mianowicie w naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Wtedy to była jednostka badawczo-rozwojowa NASK, tak się nazywało, potem się zrobiła z tego jednostka z oddzielnym regionem i NIP-em. Następnie do NASK-u wkroczyło ministerstwo, wyrzucając całą wierchuszkę i przyjmując dane w... A, wy to nagrywacie, tak? Okej. W takim, ponieważ to nagrywacie, to nie będę mógł się wyrazić na temat obecnych kwalifikacji szefostwa NASK-u. Nic nie mówiłem. Wówczas jednym z działów NASK-u był jeszcze nieistniejący Computer Emergency Response Team, czyli taka jednostka, która zajmowała się różnymi fajnymi rzeczami związanymi z bezpieczeństwem komputerów. Od razu się pojawiły problemy włamów i od razu się złe losy kazały mi się szybko nauczyć paru artykułów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, ponieważ wrobili mnie w bycie oskarżycielem. No i chodziłem taki biedny i oskarżałem, no, jak to już łapaliśmy. Wobec tego, czy wiecie, co zrobić, jak zapuka do was prokurator? No więc nie wiem jak wy, ale ja bym mniej więcej zrobił taką minę wtedy. Na szczęście zostały to kursy. Co zrobić, jak zapuka prokurator? I te kursy w tym samym czasie zostały zorganizowane przez Koło Naukowe Prawników Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Polegało to na tym, że nagrywacie, tak? Dobrze, to nie użyję w takim razie słowa prowokowaliśmy, bo my nie prowokowaliśmy, nie wolno nam prowokować, ale robiliśmy różne działania, które były najzupełniej legalne, natomiast nie zawsze władze podzielały ten pogląd. Na przykład jednym z działań wtedy, wtedy wchodziło właśnie prawo, że nie wolno chodzić z piwem po ulicach, no to sobie w obecności notariusza i pod kamerami laliśmy soku jabłkowego z wodą sodową i, no i osoba o moim wyglądzie tylko miała takie długie włosy jeszcze. Się mniej, nie, byłem się tyle samo, ale taki trochę byłem w nie najlepszej koszuli. Chodziłem sobie pod komisariatem, tak długo, aż ktoś się mną zainteresował. Podobny numer zrobiliśmy za Gusią w Krakowie później. Tak, jako papież i była prohibicja, to też byliśmy było sobie jako wyzwolone rano, bo ludzie pytali, na jakie hasło się rysali. Otóż co należy zrobić, zanim wam ukradną laptopa lub zanim wam przejmą laptopa? Poświęcić
poświęćcie jeden dzień albo pół dnia na przeczytanie podstawowych kodeksów. I druga rzecz, której już nie wiem jak zrobić, miejcie obgadaną jakąś bakumę. Czyli trzeba się wybrać do jakiejś kancelarii, prawda? I to na ogół kosztuje niewiele, bo to 5 dych za poradę. I spytać, czy można wziąć wizytówkę, że jak będziemy aresztowani, to... Na ogół adwokat spyta, ale co tak naprawdę zrobiliśmy? Nie, nie, ja nic nie zrobiłem. Ja jestem czysty, no ale no to po co? Otóż Polska jest krajem, w którym ludzie z jakiegoś powodu nie chcą się zabezpieczać przed oskarżeniem z jednego z artykułów kodeksu karnego. O ile, jeżeli macie na przykład firmę, albo nawet jesteście osobą prywatną i pójdziecie do papugi i spytacie, czy możemy nawiązać współpracę, że za ileś tam złotych miesięcznie niewielką kwotę będziecie mi udzielać porad prawnych, cywilnych. Tak, oczywiście nie ma sprawy, podpisujemy. Nawet jeżeli to będzie, chce się zabezpieczyć przed mężem, żoną na wypadek rozwodu, też nie ma problemu. Ale jeżeli spytacie adwokata, czy będzie was bronił na wypadek kłopotów z kodeksem karnym, to zawsze każdy będzie mówił, ale co zrobiliście konkretnie? No jeszcze nic, ale mogę coś zrobić. Mam do was pytanie. Ile osób, proszę rękę w górę, w ciągu ostatnich 6 lat zakładała program SSH, czyli generowała klucz, ewentualnie OpenGPG generowała klucz, ręka w górę. Okej. Okay. A kto tego nie robił? Okej. Okay. Tamci państwo z tyłu, czyli Sylwia, moja małżonka i tych dwóch się zachowało prawidłowo, mianowicie nie potwierdziło, nie zaprzeczyło. Jeżeli miałbym was oskarżać, to bym o to spytał w sądzie. Jeżeli byście byli tak niemądrzy, żebyście powiedzieli, że to robiliście, to bym spytał, a czy przypadkiem nie badaliście testu pierwszości liczby większej od... No oczywiście odpowiedź by musiała być, no, że badaliście test pierwszości. Liczbę, którą generujecie w przypadku programu SSH jest większa od 2024. Akt Wassenaara, którego Polska jest sygnatariuszem, mówi, że takie działanie jest działaniem nad bronią. Nieważne, że nie atomową, nie bakteriologiczną, ale bronią informatyczną. Wobec tego powinno być zgłoszone. Czy ktoś zgłosił? Ja prosiłem. A gdzie się zgłasza? Ale komu zgłosił? Do Ministerstwa Obrony oczywiście. Każdy wygenerował. Nie, nie. Mówisz, pytasz, czy możesz. Oni na ogół tam się powołujesz, oni ci mogą chcieć zabronić, ale wtedy możesz się odwołać. Natomiast słuchajcie, to jest tak jak ze zgłaszaniem zużycia CO2 przez wasz samochód do Urzędu Marszałkowskiego. Nikt tego nie robi, ale formalnie każdy musi. Wobec tego, jeżeli będzie na was jakiś, trzeba was zamknąć, to was można zamknąć za to. Co może prokurator, jeżeli już do was wejdzie? Może teraz tak, I'm not a lawyer cały czas. Nie udzielam porad prawnych w tej chwili, to są moje luźne opinie. Może zabezpieczyć sprzęt. Nagrywacie, tak? Nie powiedziałem wreszcie. Może zabezpieczyć sprzęt. Może żądać wyjaśnień i oczywiście jako, nie wiem, czy w jakim charakterze będzie was przysługiwał, ale prawdopodobnie możecie odmówić, tylko tu jest dużo warunków jeszcze. Ale to spytajcie odpowiedniego adwokata. Ale również, nawet jeżeli będziecie aresztowani, to
no to właściwie no, mam ten laptop po nic. Bo i tak będziecie siedzieć, i tak będziecie siedzieć. Jeżeli nie będziecie aresztowani, to fajnie byłoby odzyskać dane. Byłoby wtedy dobrze, żeby backup mieć gdzieś poza polską jurysdykcją. Albo przynajmniej że w nieoczywistym miejscu, żeby po prostu móc działać dalej, ponieważ komputer odzyskacie po zakończeniu wszystkich procesów i odwołań, więc to może być za 10 lat na przykład, albo za 5. Dlaczego należy to robić? Wyobraźmy sobie przypadek, który był antykomor.pl. Nie oceniam w tej chwili, czy człowiek słusznie, czy niesłusznie postawił tę stronę i czy złamał, czy nie złamał prawa, bo to nie jest przedmiotem dyskusji podczas tej sesji, ale istotne jest, że przy okazji skazano go za fałszowanie znaczy pieczątki w legitymacji albo zaświadczenia w celu uzyskania tej pieczątki. To już dokładnie nie wiem, ale miał sfotoshopowaną dokumenty z dorobionymi pieczątkami na dysku. Oczywiście to jest to, co człowiek zrobił, jest przestępstwem, ale zastanówmy się, czy prokuratura miałaby się jakiekolwiek szanse dowiedzieć, że popełnił owo czyn zabroniony, gdyby nie przyjęto jego dysku, jego komputera. Otóż prawdopodobieństwo byłoby homeopatyczne, powiedziałbym. No i oczywiście został oskarżony o posiadanie nielegalne Windows, przy czym nielegalne Windows to znaczyło Windows, którego miał stickera, ale nie miał faktury do tego stickera na laptopie. Jest jeszcze drugi przypadek, który przypadek naszego kolegi z klubu, który został nie mniej, nie więcej tylko oskarżony o pedofilię i spędził niemal 2 lata w areszcie. W momencie, kiedy się zaczęło to oskarżenie sypać, to prokuratura zaczęła bardzo ostro mu trzepać komputer, który został przejęty. I tam było Windows, tylko nie wiem, czy on miał je nielegalne, czy on też miał legalne, ale nie miał faktury, nie pamiętam, ale został oskarżony o posiadanie CD z muzyką, przy czym CD, jeden CD miał więcej niż jedną kopię, więc został oskarżony, że przygotowuje sprzedaż. Oraz rzecz, która mnie rozwaliła, to został oskarżony o cieknące rynny. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ w momencie, kiedy posiedzicie sobie troszkę w areszcie i no, wypadałoby was wypuścić, bo oskarżenie się miało nijak do rzeczywistości, prokuratura zacznie szukać haków. Zacznie szukać haków na 100% i u każdego z nas, drodzy moi przestępcy, można znaleźć cieknącą rynnę, tam CD przegrane więcej niż raz albo coś takiego. Sporo z tych rzeczy jest do obrony, ale zanim się wybronicie, to macie ileś tam życia zmarnowane. Z moich doświadczeń sądowych, jeszcze raz powiem, nie jestem prawnikiem, wynika, że absolutnie nie liczcie, no nagrywacie to, no trudno, nie liczcie, że sędzia lub prokurator będzie człowiekiem moralnym. Nie mówię przestrzegającym prawa, ale moralnym. To, że prokurator wie, że jesteście niewinni, to wcale nie znaczy, że was nie oskarży, jeśli ma taką możliwość. Oczywiście, że oskarży. Jeszcze będzie twierdził, że takie ma prawo. W moim przypadku było raz, że były zebrane dowody przeciwko człowiekowi, który się włamał na komputer, to był Irix Origin, gdzie firma trzyliterowa, która
która sprzedawała ten komputer, zrobiła sobie, miała tam spastrzowane SSH, tak, żeby zawsze mogła wejść i coś naprawić. No, ta rzecz wyciekła, człowiek włamał się według oskarżenia, a następnie przy pomocy polecenia SD-Parni rozwalił dysk twardy, bo nie wiedział, jak ukryć lody. To go trochę zgubiło, bo oczywiście ten dysk był do odzyskania w jednej z firm, która odzyskuje dyski. Ale się okazało w połowie oskarżenia, że tak naprawdę możemy oskarżać człowieka tylko o wandalizm, ale o łamanie nie możemy go oskarżać, bo on się nie łamał. Łamał się jakiś jego znajomy, a on tylko sobie dostał sesję, więc nie było to łamanie. Otóż poszedłem z tym do prokuratora, że mamy taki lekki problem, bo w czasie rozprawy przyszły ekspertyzy. Prokurator mi powiedział, nagrywać, no trudno, ale to nie będę mówił nazwiska. Prokurator powiedział, wie pan co, ale ja nie chcę być, to jest pierwszy taki przypadek w Polsce, ja nie chcę być całe życie prokuratorem w Cieszynie. Trochę mnie to, jako oskarżyciel posiłkowy nie mogę mówić nic na korzyść oskarżonego, więc jest taki problem. Więc poszedłem do jego adwokata pogadać, a adwokat powiedział, panie, jestem adwokatem z urzędu, ja nie będę wkurzał prokuratora, bo on nie chce być całe życie prokuratorem w Cieszynie, a ja za chwilę będę miał płacącego klienta. Tak. Człowiek poszedł siedzieć. Taki jest smutny finał tej historii, więc nie liczcie na to, że jeżeli pójdziecie do prokuratora i będziecie chcieli jak człowiekowi wytłumaczyć, że jesteście niewinni, to prokurator was zrozumie. Nie zrozumie. Dobrze sobie to uświadomić. W zasadzie będziemy rozważać tylko szyfrowanie blokowe teraz. No bo skoro mamy zabrany ten laptop, no to prokurator będzie chciał zobaczyć jego dysk. Jak go nie zobaczy, to pewnie będzie chciał od was, żebyście go rozszyfrowali. Teraz co zrobicie, to zależy w zasadzie od ustaleń waszych z adwokatem, bo to każda sprawa może być inna. Jeden z ciekawszych przypadków szyfrowania strumieniowego, myślę, nadaje świetnie do haseł, zaraz powiem, dlaczego go omawiam, to jest tak zwany generator Blanc-Blanchard, bardzo ładnie się nazywa. Jego cudowność polega na tym, że on jest absurdalnie prosty. Niemniej jest o dziwo całkiem niezłym generatorem dla szyfrów strumieniowych. Generujecie sobie, macie jakieś hasło, generujecie sobie taki strumień, ksorujecie go lub chain blocking z hasłem i macie klucz. Bardzo przydatna, tylko trzeba sobie wygenerować takie dwie liczby. To implementacje są dostępne w sieci. I przykładem szyfrowania strumieniowego jest generator RC4. Tu powinny się podnieść śmiechy, że dlaczego omawiam generator, który jest już skompromitowany. Może on jest skompromitowany, ale być może prokurator jeszcze o tym nie wie. Jego można rozwalić distributed netem, ale niczym słabszym raczej nie. No i szyfrowanie blokowe. Do szyfrowania blokowego większość szyfrowań blokowych, czyli takich, które zaszyfrują wam pliki na dysku, czy bloki na dysku, jest tak zwana sieć Feistera. Sieć Feistera polega na tym, że bierzemy jakiś blok danych, dzielimy go na pół, zapuszczamy jakąś funkcję, która na podstawie klucza generuje jakiś ciąg, ksorujemy go z jedną połówką, z
zamieniamy połów. I tak, na przykład 20 razy. Jest to o tyle fajne, że sieci Feistera są, te boxy są zaimplementowane we współczesnych procesorach w krzemie. Wobec tego są bardzo szybkie. Przykładem takich algorytmów jest Advanced Encryption Standard, czyli algorytm, który się... spytać kolegów, jak się go w oryginale wymawia, czy to się mówi RIDAIL, czy jakoś tak, ale on się bardzo dziwnie pisze. Oraz inny kandydat do Advanced Encryption Standard, czyli algorytm SEDER. Zaraz je sobie porównamy, bo kolejnymi metodami, które są oparte o sieć Feistera, jest Blobfish. Metoda nie oparta o sieć Feistera, ale podobną sieć, czyli metoda TwoFish. Jeżeli sobie zaszyfrujemy kod blokowo, czyli każdy kod sobie zaszyfrujemy niezależnie, to otrzymamy coś, co w przypadku... Poznajecie, co to jest, prawda? No właśnie. No bo co z tego, że nie potrafimy wymyśleć na podstawie klucza, jakie są piksele, skoro potrafimy odróżnić piksele, czy ciągi pikseli, które są identyczne. Jeżeli zaszyfrujemy file system czymś takim, zwykłym ECB, to również okaże się, że na przykład superbloki są identyczne. Wobec tego wiadomo, że to jest na przykład X4. Bo ma superblok tu, tu i tu. No, prawdopodobnie X4. Wobec tego będzie wiadomo, że tam jest coś zaszyfrowanego. Jak zaszyfrujemy chociażby tak zwanym plainem, czyli do każdego sektora, szyfrowania, nie sektora na dysku, dodamy numer tego sektora, no to otrzymujemy w przypadku pingwina coś takiego, co wygląda na dużo lepiej zaszyfrowane. Szyfratory, mi się wydaje, czy ja... O, nie, przepraszam, dobrze. Jeżeli mamy szyfrowanie dysku, to chcielibyśmy sprawdzić, jak nam to szyfrowanie szybko zasuwa. Otóż zasuwalność tego szyfrowania mamy tutaj dla kilku szyfratorów. Oczywiście możecie powiedzieć, no facet, no, przed chwilą mówiłeś 400 megabajtów, a teraz mówisz, no w przypadku ARS-a 100 niecałe. No tak, ale pamiętajmy, że mówimy o laptopie, który jest odłączony od prądu i nie jest najnowszy. Nie ma sensu mierzyć prędkości szyfrowania dla bardzo szybkich maszyn, dla macierzy procesorów, chyba że taką macierz budujecie. Jeżeli z kolei taka macierz jest, tam szyfrowanie ma mniejszy sens, bo trudniej taką macierz zrobić. Natomiast chociaż w przypadku służb całkiem łatwo. Ale w przypadku laptopów musimy domierzyć dla zwykłych procesorów i to jeszcze w trybie takim niezupełnie najszybszym. W związku z tym no, na przykład na tym laptopie mi wychodziło przy czytaniu, czyli deszyfrowaniu no, maksimum 140. megabitów przy czytaniu z RAM-u. To oznacza, że i tak to będzie szybsze od waszych twardych dysków, jeśli są kręcące się, no ciut wolniejsze od dysków SSD. Który pasożyt byśmy wybrali ze względu na prędkość? Ktoś ma pomysł? No, największy, tylko że największy to jest Blobfish i CB, to jest ten pingwinek, który można to było odczytać. Więc te ustalmy, że czerwieni się w tym roku nie nosi.
A Gusia, czy jeszcze fiolety są modne, czy już nie? Patrząc na jedno z dzieci gabelów, to tak, modne są. Generalnie popatrzcie na rodzinę ojca dyrektora naszego i widzimy, że dziecko ojca dyrektora jest zielone, żona ojca dyrektora chyba fioletowa. Bolubi. Tak. Nic nie miałam żadnych podtekstów. Wobec tego wybierzmy sobie największy paseczek fioletowy i to będzie AES XTS Plane. Dlaczego wybieramy tę? Bo widzimy, że drobiż w zasadzie jest do wzięcia tylko te, tylko są te CBCS-i, przy czym ta dana, moim zdaniem, o to, to jest chyba błąd pomiaru, tak mi się wydaje. Bo ona jest nierealistyczna, no ale dobrze. Natomiast AES jest szybszy w zapisywaniu. Prędkość zapisywania nie jest bardzo istotna, bo jak zapisujemy cokolwiek poza gigabajtami, to i tak zapisujemy do cache'a, więc to nie ma znaczenia specjalnego. Jeszcze pokażę jeden szyfr blokowy, mianowicie XXKey. On ma jego kryptoanaliza, przyznany plaintext, ma złożoność mniej więcej 2 do 67. To jest bardzo dużo, to jest poza możliwościami zwykłej macierzy komputerów. Natomiast w instytucie byśmy to zrobili, ale nikt nie będzie się w to bawił, żeby rozszyfrować nasz laptop. Natomiast ten algorytm jest bardzo fajny, ponieważ on jest maciupeńki. Teraz w dystrybucjach mamy szyfrowanie takie, które już jest założone w takich jakichś naszych Debianach, Fedorach, Ubuntach, kto tam to lubi. Mianowicie jest krypt TFS, którego nie napisałem, NCFS oraz DM Setup Crypt. NCFS to jest takie coś, czym możemy sobie Dropboxa zaszyfrować. Ja mam w swoim Dropboxie jakieś faktury, jakieś takie rzeczy i trzymam je na katalogu Encrypted, w którym jest tylko jeden malutki XML. To jest głównie szyfrowanie blokowe, Advanced Encryption Standard. To nas perfit. Niestety, jeżeli nam taką partycję odkryją, no to nie udowodnimy w sądzie, że tam nic nie ma. W przypadku DM Setup mamy małą partycję boot, która jest zwykłą partycją i teraz mamy partycję LVM, która jest zaszyfrowana. Tam mamy home, tam mamy słowa. Przy okazji uwaga, bardzo sugeruję nie zostawiać niezaszyfrowanego słowa. W słowie niesamowite rzeczy siedzą, więc jak chcemy mieć słowa, to słowa szyfrujemy. No, tak. Problem jest taki, że w tej partycji on nas spyta, jak mamy takie ksubuntu, to nam spyta, jaki jest ten password. No i jest kłopot, jak tam ten komputer zabiorą, bo szanowne służby będą chciały wiedzieć. Oczywiście możemy nie mówić, mamy do tego prawo, do nieskładania wyjaśnień, albo rżnąć głupa, natomiast możemy zrobić troszkę coś innego. Ja sobie wezmę krzesełko. No, ponieważ mam świeży dysk, więc uznałem, że mogę sobie pozwolić na to, żeby pokazać wam, jak mam zaszyfrowaną machinę, a nawet możecie to nagrać, bo i tak wezmę to i przewalę do.
kawałki, ale całe mowy, ale to, co nas interesuje, to jest ten fragment. Żeby być bardzo otwartym, to wam pokażę, jaki jest mój klucz szyfrujący. O, tak, żeby wszyscy widzieli. Mój klucz szyfrujący jest taki. I to, co widzimy, to jest ten fragment. Mianowicie ja mam zaszyfrowany /SDA. No, ale w takim razie gdzie partycja? Otóż nie ma partycji, ponieważ nie mam go od zera zaszyfrowanego, tylko tak mniej więcej od 200 megabajtów. A co jest na poprzednich? Na poprzednich jest, proszę ja was, musiałbym... To jeszcze za chwilę. Mianowicie, żeby móc sobie ten dysk samomapować, to ja uznałem, że będę zrobię mapowanie DNCKP. Pierwsze 60 MB po prostu, a reszta takim pseudo urządzeniem, które się nazywa 0. Daje tylko 0, jak tam ktoś chce zapisać, to on zapisze i taki tam 0. Wobec tego możemy sobie własny dysk puścić pod emulatorem. Nie, tak to nie pójdzie, bo on się nie dostanie do tego. Dobra, daj. Czyli w momencie, kiedy czyli jeżeli dostanie ten komputer ktoś, to zobaczy, że jest tu DOS po prostu. FreeDOS. FreeDOS. A faktury nie mam, ale jest to FreeDOS. No wszystko fajnie, tylko... Właściwie to sobie muszę zegarek włączyć. O, jeszcze kwadracik tylko. 10 minut nawet. Dlaczego tak jest? Jeżeli mamy tak zwany tryb setup w trybie loop, to tu moim zdaniem jest błąd designu tego setupu Linuxowego, mianowicie jest dowodliwe, że mamy jakąkolwiek zaszyfrowaną partycję, co jest czasami rzeczą niemiłą. W 1986 roku Ronald Reagan z generałem Northem, panem Haigiem i jeszcze kimś zmontowali taką aferę, która nazwana została Iran-Contras. Chodziło o współpracę z Iranem i za to fundowanie oddziałów w Południowej Ameryce. Otóż ona została tak sprytnie skonstruowana, mamy okładkę tego dajma, że każdy z nich mógł powiedzieć, że to nie ja zrobiłem, to ten drugi. I to takie było kółeczko. Łącznie z panem Reaganem w środku. Wówczas zostało wprowadzone do amerykańskiego prawodawstwa taki termin, który istniał już wcześniej, ale został rozwinięty, mianowicie plausible deniability. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Pytałem prawników, mówili mi, że dowodliwe wyparcie to się nazywa, ale jakoś mi się ten termin nie podoba. To jest sytuacja, kiedy możemy powiedzieć, że my nie wiemy, co jest na tym dysku. My, był DOS, jak to do DOS-a? No można używać DOS-a. Ja używam DOS-a. No dobrze, ale mamy tego DOS-a i co? No jeden ze sposobów to jest trzymanie na pendrive'ie kernela i initRD. Pomysł fajny, ale tak tylko trochę. Z jednej strony bardzo dobry, bo wówczas naprawdę nie jest to niedowodliwe,
Natomiast niewygodny, bo mamy laptopa i nie możemy z nim nic ciekawego zrobić, jeśli nie mamy tego, jeśli na przykład ten drive zgubimy. Oczywiście należy mieć backup takiego pendrive'a też. Ja tego boxa zamknę na chwilę i uruchomię inne fajne narzędzie DOS-owe zwane DOS-boxem, bo on jest przyjemniejszy. Istnieje taki program, który nazywa się Xcopy. Pewnie pamiętacie to samo, że Xcopy. On ma ciekawą własność, mianowicie jeżeli napiszemy Xcopy i Enter, to on się zachowuje trochę lamersko, mianowicie wpisuje nam polecenia i czeka na kody. No, można tak. Jeżeli zobaczymy, on jest na szczęście w źródłach, wobec tego Xcopy 0 weźmy sobie. Weźmy sobie Xcopy 0. Właściwie fragment jest tu, że jeżeli jesteśmy terminalem, to wpisujemy press enter. Możemy go troszkę zmienić. Po to wam pokazywałem ten króciutki algorytm. Mianowicie, jeżeli jesteśmy, to wpisujemy to samo, ale nie czekamy tylko na Enter, tylko możemy tutaj wstukać hasło, a następnie wyrzucamy na RAM dysk program maksymalnie 8-kilobajtowy. Jesteście przyzwyczajeni do gigabajtów, ale zapewniam, że w środowisku DOS-a 640 kilobajtów każdemu wystarczy. I to jest bardzo mądra myśl, bo rzeczywiście powinna wystarczyć. To Bill Gates miał rację, to my jesteśmy teraz porządni, że nam nie wystarcza. W świecie turbo cen, żeby nie być gołosłowny, to sobie włączę. W świecie turbo C w tym punkcie fajnie jest gorący, ale naprawdę jest już darmowy. Możemy sobie takie coś wypalić i mam wciskane 9, pięknie się nam zrobiło. No i oczywiście on będzie 8 kilo dłuższy, ale tak naprawdę nie, bo on będzie dłuższy po traktowaniu go packerem UPX. On będzie taką jakieś 1,5 kilo dłuższy od Xcopy zwykłego. Oczywiście, jeżeli wasz laptop znajdzie się w rękach CIA, to nie jest dobry pomysł. Ale zapewniam, a miałem trochę doświadczeń z prokuratorami, że te opowieści o wrzucaniu RAMu do ciekłego azotu, to możecie między bajki włożyć. Będzie tak, że zabiorą laptopa, wstawią go gdzieś na tydzień, po tygodniu będą szukać kogoś, kto się nim zajmie, potem ten ktoś rozmontuje go na kawałki i spisze, złoży z powrotem, potem zrobią kopię dysku, a potem się będą tym bawić. Prawdopodobnie dostanie to jakaś z kolejnych outsourcowanych firm, która powie, że na przykład został tu zniszczony cały system albo coś takiego. Myślę, że się możemy powoli zbliżać do końca. Mam butnąć ten komputer? Mogę go butnąć, jak chcecie. No dobra, butnę. Butnę go. Uwaga. No, sprawdzimy, czy będzie na ekran to rzucać, czy nie. Pan często butujesz? Nie. Suspenduję go. Butuję go raz na zmianę kernela. Po to części. Poproszę o pytania w międzyczasie, bo już się zbliżam. Moje pytanie jest takie, co nam właściwie daje Browser Deniability w Polsce, kiedy nie musimy podać hasła? Słucham?
co nam daje klauzula deniability w Polsce, skoro nie musimy podać hasła i nikt tam nie może nic zrobić za to, że mamy zaszyfrowany dysk. Okej. Czy słyszałeś o pojęciu areszt wydobywczy? W Polsce. W Polsce. Nie. Nie. To jest generalnie taka instytucja, że będziemy cię trzymać tak długo, aż nie zmiękniesz. Nie wiedziałem, że w Polsce to jest legalne. USA i UK wiedziałem, ale w Polsce? Nie, w USA to jest chyba legalne z Guantanamo. Tak w samym USA nie za bardzo. Ale w USA, jeżeli jesteś oskarżony o napadnięcie pana prezydenta, to raczej się nie oskarżą potem o sfałszowanie legitymacji, ponieważ nie będą mieli do tego prawa. Natomiast w Polsce, jak już wejdą, to mogą ci zrobić wszystko. A zapewniam, że u większości z państwa, jak się zrobi dobre przeszukanie w domu, na parę lat starczy. Znaczy w USA jest zawsze opcja contempt of court, gdzie sąd stwierdza, że oskarżony nie szanuje sądu i wrzuca go do więzienia na nieokreślony czas, dopóki nie zmieni zdania. Czy służby nie będą cię trzymać w areszcie wydobywczym, służby użyją klucza praktycznego na twoim kolanie, żebyś ten to was odradził. To jest służba, tak, że ale zdradzić. Ale to służby, natomiast nie prokuratura taka, która szuka antykomora. Żeby nie być gołosłownym, jak to jeszcze raz mocne. Zapomniałem, że tu jest taki... Słuchajcie, we free to się czasami kontrola delete nie działa, nie wiem dlaczego. Ale istotnie nie działa. To są sobie pytania. Uwaga reklama. No bo jak nie będzie pytań, to będziemy losować. Ale nie pytam. O, buknął się. A, bo ja wpisałem F3 zamiast 3, dobrze. Słuchajcie, ja do tego losa wchodzę na tyle rzadko, że czasami... Wiecie, ja mam tutaj tak czy owak na ten razie na wszelki wypadek gruba, więc ja teraz sobie poradzę. Natomiast rzeczywiście, jeżeli... uda się. Znaczy, niesamowite, ludzie z wypiekami na twarzach patrzą, jak się to sputuje. Ale słuchajcie, naprawdę chyba nie chcę wstawać. A może on nie chce wstawać na ekranie z jakiegoś powodu. Ty umiałeś obraz na ekranie, to się. No miałem, ale się zaczynam budować. O, tak jest. A, tu jest kolejna rzecz. Jeżeli... jak widać, jakiś tam nastąpił problem, ale to oznacza, że już nie stosujmy tego X-copy magicznego. Z tego powodu, że podstawową zasadą jest, że żadna dana, pojedyncza dana, nie może być na dysku w formie niezaszyfrowanej, ponieważ każdy dysk potem można spróbować odczytać. A dyski SSD wbrew pozorom mają jeszcze gorzej, ponieważ tam się to robi trywialnie prosto, bo jest UL leveling. I to polskie służby umieją robić. Więc jeżeli rozpakowujemy X-copy kernel, to tylko na RAM dysk. Ja to akurat mógłbym zrobić, bo ten dysk, bo ten cały komputer zaraz pójdzie do przemiału po powrocie. Ale w zasadzie po co mają widzieć, że mam jakiekolwiek tam kernel linuxowe. Zwłaszcza z setupami dziwnymi. Czy są jeszcze kolejne pytania? Czas nam się skończył. O, to dziękuję bardzo.